No siemka, dawno nie nagrywałem nic o Passacie. A tu taka sytuacja, o Passat pozbawiony kół. Z jednej, z drugiej strony. Miałem bicie na tarczach hamulcowych. Przy hamowaniu przy pewnym zakresie prędkości, jak już się tak zwalniało, to po prostu czuć było takie bicie na pedale hamulca. I postanowiłem sobie zrzucić tarczę i pokażę wam, jak te tarcze wyglądają. O, tarcze wyglądają tak. Tu była powierzchnia, po której klocek praktycznie nie chodzi. Tutaj to samo. A z drugiej strony w miarę dotarte były te tarcze. Także tarcze idą do przetoczenia. Ale pokażę wam jeden patent, jak tanim kosztem sobie oczyścić piastę koła. Piasta wygląda tak, czyli dramatycznie. Jest na niej pełno rdzy, górek, dołków. Z drugiej strony już piasta oczyściłem, a zrobiłem to takim czymś. Wszyscy słyszeli o tych włosach murzyna. Ale jak się patrzy do czyszczenia piast włosy murzyna, no to są takie pady okrągłe z takim jakby kapeluszem, które zakrywają całą piastę i to się wtedy włącza w wiertarkę i to się oczyszcza. Tylko że to kosztuje, no trochę tylko to kosztuje, bo tam na internecie cały taki zestaw to około 100 by trzeba zapłacić. A o, takie krążki średnicy 10 cm. 8 zł, 8,99 na Allegro. I zaraz wam pokażę, jak sobie zczyszczę tym krążkiem piastę. No i u was minęła chwila, u mnie minęło może ze 3 minuty. I tak wygląda piasta. Piasta jest błyszcząca. Jest gładka. To co tutaj widać, takie czarne, to są takie wżery po prostu już w materiale. Ale nie ma tutaj zero jakiegokolwiek zadzioru, jakiejś rdzy, czegokolwiek. Także o, tak można doczyścić sobie piastę tymi włosami murzyna zakładanymi na wiertarkę w formie takiej okrągłej szczotki. No i co, przy serwisie hamulców to jeszcze warto pamiętać, żeby tutaj sobie oczyścić te prowadnice, żeby w tej gumce sobie fajnie chodziła, ale absolutnie tego nie smarować, bo widziałem taki filmik na internecie, jak tak pan sobie solidnie to smarował wszystko. Natomiast tego nie należy przy zacisku w typie ATS smarować. No i tak, jedna piasta tak wygląda. Oczywiście sobie tymi włosami jeszcze przejadę tutaj jarzmo, tam gdzie chodzą klocki. No i druga piasta już jest też już jest na gładko zrobiona. O. Nawet nie ma porównania do szczotki drucianej. Po szczotce to tylko tarza się wyszlifuje na gładko. Niby się świeci, ale to wszystko jest takie chropowate. A tutaj proszę, do gołego metalu zdarte. Także polecam taki patencik za nieduże pieniądze. Dobra, to by było na tyle. Nie będę nagrywał, jak się składa klocki, czy tutaj składać zaciski, zakładać tarcze, bo o tym to jest 1000 filmów na internecie, jak to trzeba robić, także chciałem tylko wam pokazać, jak tanio można sobie wyczyścić piastę. Dobra, to by było na tyle, na razie.